Dzień dobry, witam na moim kanale Ogród Góralki. Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o roślinach omrożonych przez ten wiosenny przymrozki. Minęło kilka dni, więc już widzimy, co jest omarznięte, co nie jest omarznięte i jaki stopień jest porażenia. Zanim zacznę, to chciałam Wam pokazać, że na różach już są piękne mszyce. Może niebo na tle zielonego nie chce mi tu złapać, ale proszę bardzo, tutaj. Mszyce, proszę. Piękne są mszyce. No i jak widzicie, u mnie trochę te róże też są przemarznięte, pomimo że róża wytrzymuje do minus 5 stopni. Więc przynajmniej te 5 stopni około było. Wiadomo, że to są młode pędy. Jeśli przymarzły Wam te liście tutaj z boku, to się w ogóle nie ma co przejmować. Jeśli ten sam pęd, sama końcówka tutaj jest zdrowa, to zostawiamy. No oczywiście tutaj trzeba zrobić oprysk na mszyce, ponieważ widzę, że tu już na każdej tej róży jest inwazja. Oczywiście opryski robimy wieczorem, kiedy już nie ma godzin lotnych i pszczółki nie latają, ponieważ świeci słońce, one nawet do godziny 19 potrafią latać. Więc bardzo proszę, opryski robimy później, nie trujmy pszczół, bo nie będą nam zapylać owoców. Tutaj widzę, pęd całkiem mi wymarzł, więc jeszcze tu będzie ponowne cięcie. Szukam takiego pędu, żeby Wam pokazać. O, tu chyba jest taki. Popatrzcie. Tutaj jest omrożony już razem z tym środeczkiem ten pęd. Tutaj środek jest omarznięty. A on aż się zaczyna kruszyć, patrzcie. On jest omrożony. I co robimy z takim pędem, kochani? Obcinamy, nie zostawiamy tego. Tak samo jakbyście już mieli pąki, które są omarznięte. I nie uszczykiwać sam pąk, tylko wziąć i zostawić tutaj, no przy tym ten jeszcze zdrowy też i tutaj obciąć. Ponieważ to zostawimy, to zamarnie, tutaj nam będzie coś rosło, ale tutaj nic nie urośnie, a my chcemy na różach mieć kwiaty, więc tu ciachamy, tu i stąd wypuszcza nam nowe kwiaty, nowe pędy. Popatrzcie, co się dzieje. No to już nic nie ma, tak samo tutaj je po jednym listku takim zostawić i ciachnąć. No bo jak zostawimy ten cienki tutaj, nam tu gdzieś może coś wypuści, no to jakie to kwiatki będą, jak paznokieć. To nie o to w różach chodzi. I niebo już jest ciepło, co prawda, fajnie ciepło, już nie ma być przymrozków, więc tniemy, bo nie ma na co czekać. A zaraz Wam pokażę. Przejdziemy do dziurawców. My już na farmie tam większość rzeczy mamy obciętych, ponieważ idzie po prostu martwica. Słuchajcie, jak tego nie obetniemy, to nie jest tak, jeszcze tutaj przy różach to jest tak akurat tak, że zasycha, ale jak jest taki młodziusieńki pęd, który został omrożony, to on potrafi, ta martwica iść, to, no nie będę Wam tłumaczyć całej budowy łodyg pędów, ale najprościej Wam wytłumaczę tak, jak trochę drastycznie przytoczę, porównam do martwicy palca. No lekarze ucinają, bo jak nie utną, to idzie to dalej. I tak samo jest z roślinami, słuchajcie. Jak tego nie wytniemy, to nam będzie się psuć roślina dalej. Owszem, w pewnym momencie to się zatrzyma, ale ile ta roślina musi poświęcić energii na tą regenerację, a jakbyśmy obcięli wcześniej, obcinamy wcześniej, idzie w boki, w pędy, młode pędy, zdrowe pędy i mamy piękne kwiaty. I wszyscy bardziej wykształceni ludzie, którzy pracują na uczelniach i piszą artykuły właśnie na temat roślin po przymrozkach, każdy zaleca obcinanie. Ja również. Tutaj jest jeszcze małe porażenie, niektóre są bardziej porażone, ale zobaczcie, tutaj bardzo dobrze widać. Ten liść, no niby trochę, niby nie, ale sam tu czubek jest omarznięty i to tylko na razie był początek omarznięcia, a teraz tutaj zaczyna już, popatrzcie, co się dzieje. To jest wszystko, idzie w dół choroba, więc to trzeba ciachnąć. W tym przypadku nawet tutaj, bo ja chcę mieć ładne, piękne pędy i kwiaty, kwiatostany.
Mi hortensji akurat nie wymroziło, ale jeśli wam wymroziło, te pędy tak się przewieszają przy hortensjach bukietowych, to też obetnijcie. I nie sam czubek, tylko obetnijcie trochę dalej, tak dwa pięterka liści, żeby puściły na boki, bo jeszcze puszczą i one jeszcze zakwitną. A w obcinaniu hortensji chodzi nam o to, żeby kwiaty były duże później, pięknie i pięknie się trzymały, a nie żeby nam, żebyśmy mieli pełno takich malutkich kwiatuszków, które się będą za chwilę pokładać, bo nie będą w stanie te pędy utrzymać nawet tych małych kwiatuszków. Także tniemy, tniemy. Poza tym, jeśli byśmy zostawili, są teorie, że zostawiamy roślinę, żeby ona sobie odpoczęła, bo miała stres. Jeśli my to zostawimy, to tutaj tylko się choroby mnożą. To wszystko trzeba wyczyścić. Ja swoje różaneczniki przykrywałam i w ostatni dzień, kiedy już nie miało być przymrozku, był minimalny, ale był, a różaneczniki jak mają pączuł się, to je omrozi. I co teraz z takim różanecznikiem? Oczywiście nie zostawiamy. Jeśli już jest całkowicie wymrożony dany pęd, szukam takiego, o, na przykład tutaj, on już jest całkiem wymrożony, to go po prostu tutaj obrywamy. I tak zostaje. On tutaj już bokami wypuszcza. Pamiętajcie, że po przekwitnieniu również obrywamy te różaneczniki. Jak teraz oberwiemy, to tu nie będą się jakieś nasionka zawiązywać, nie wiadomo co. Tylko pięknie pędy nam puszczą, a skoro będzie miał dłuższy czas na rośnięcie w te kwiatostany na przyszły rok, to one będą ładniejsze. Obrywamy wszystko. Wszystko to, co padnięte. Tu, gdzie wam zostało jakieś tam, wiadomo, o tutaj wygląda na takiego, który by się chciał rozwinąć jeszcze, to te zostawiamy. Ale te, o tutaj chyba jeszcze coś zakwitnie, ale takie, to nie ma na co czekać. To są tylko choroby. Zaraz będzie mączniak i zaraz znowu będziemy pryskać. Jeśli wasze rodziny, rośliny bardzo przemroziło, chcielibyście im pomóc, to oczywiście dolistne są różne nawozy, takie wzmacniające. Dolistnie no to od razu, ale ja też polecam nawozem sypnąć przed deszczem. Trochę, nie za dużo. Granulowany. On się powolno rozpuszcza, ten granulowany, więc to nie będzie dla rośliny nagły szok, że dostała tyle nawozu, ponieważ granulowany się wolno się rozpuszcza. O, tutaj też właśnie mi kwiatuszki przymroziło. No niestety już nic z tego nie będzie. Trzeba urwać. Tam, gdzie nie było kwiatu, to im się nic nie stało. A tam, gdzie były kwiaty, to niestety jak tylko kolorek widział mróz, to go ściachały. Co dalej? Budla, jeśli wam wymroziło, a już była obcięta, to zostawcie. Ona, o, już tu widzę, że jeszcze nie posprzątałam tych kartonów. Tutaj widzę, że już kolejne wypuszcza. Ona sobie poradzi. Budleja. Dużo pytań o magnolię. Co z magnolią? No u mnie ta moja magnolia jest czarna. Kwiaty w pełni rozkwitnięte i na pół wymroziło. Liście również są omarznięte. Natomiast pąki, tam gdzie był pąk, no ten akurat był trochę za bardzo przemrożony. Ale tutaj właśnie taki widziałam przed chwilą pączunio. I popatrzcie, tam gdzie był pąk, trochę je przyłapało. O, tutaj widać porażenie na pąku. To był pąk, to jest porażenie, ale rozkwitły. I co robimy? Czy obcinać tą magnolię, czy co? Nie, no magnolia, za chwilę jej tam liście wypuści, młode i będą. Więc nie obcinamy. Chyba że planowaliśmy obcięcie magnolii. Bo pamiętajcie, że po pierwszym kwitnieniu, w wypadku omrożeniu, teraz to, co obetniemy i ile obetniemy, to przy drugim kwitnieniu, ponieważ te magnolie kwitną dwa razy w roku, drugie jest mało intensywne, ale jest, będziemy mieć więcej kwiatów przy tym drugim kwitnieniu. I tak na przykład jeszcze chwilę czekam, bo coś tu się jeszcze rozwija z kwiatów, ale u mnie na przykład ta gałąź
tutaj pójdzie do wycięcia, ponieważ się obcierają, więc na pewno cały ten pęd pójdzie do wycięcia. I teraz to robimy na wiosnę. Filmik odnośnie obcinania właśnie magnolii macie na moim kanale. Także zapraszam. Także z magnoliami pąk był, trochę go przymroziło, ale coś tam jeszcze jest. A liście jak liście, no trochę jest przymroziło. Jeśli chodzi o drzewa, tym się nie przejmujemy. Najważniejsze są właśnie pędy tegoroczne, te młode. I tam musimy zadziałać, tak jak i przy różach, ten młody pęd, musimy go przyciąć. W przypadku migdałka, no u mnie, te, oczywiście tam gdzie był pąk, to ich nie omroziło. Tam gdzie już było rozkwicie, to omroziło. Więc ja poczekam, aż jeszcze dokwitnie mi te pąki. Tutaj mamy pączusie jeszcze, tutaj jeszcze jakieś kwiatuszki, więc czekam, aż dokwitną. O, tutaj jeszcze są, proszę zobaczyć. Pąki i obcinam, bo zawsze po kwitnieniu migdałka go trzeba wyobcinać, poprzecinać te w środku. Więc na pewno jak skończę kwitnąć, to ciacham. Co ciekawe, omroziło mi Miscanta giganteum, który już powinien być stąd wykopany i podnosi mi całą matę. Weźmie się za niego w tym tygodniu. I w przypadku Miscanta ja na pewno go nie będę obcinać, on wypuści. Tak samo tutaj jeszcze mam Gracilimusa. Też tutaj trochę przymroziło, ale za chwilę już to następne puszczą. Prawa mi się nie przejmujcie. Chyba, że to są ostnice. No to jak wam zmroziło ostnice, to pewnie zmroziło na amend i trzeba posadzić nową. Niestety tak to z ostnicami jest. No nie wiem, co wam jeszcze mogło wymrozić. Piwonie są bardzo odporne, także polecam rośliny do ogrodu. Jeśli funkie wam zmroziło liście, to oczywiście je wytnijcie. Funkia puści nowe liście i niech ma miejsce i żeby tego grzyba ewentualnego się pozbyć, bo jeśli funkie są mrożone, to one tak leżą uwodnione, więc wycinamy. W przypadku runianki japońskiej widzę, że tutaj liście trochę omroziło, są takie w dół, ale tutaj puszczają sobie pędy. Kwiaty też trochę jej przymroziło, ale nie do końca, więc zostaje. Polecana roślina przeze mnie do ogrodu to oczywiście pigwowiec japoński. Jest godzina teraz koło 18, a tu jeszcze pszczółki latają i zbierają. Bardzo miododajny, pyłkodajny, nie przemarza. Pięknie kwitnie. Tej ostrości nie ma, ale po prostu jest masa kwiatów. A po przekwitnieniu, jak go obetniecie, to znowu na wiosnę będzie taka masa kwiatów, także bardzo polecam. Tylko oczywiście trzeba się zastanowić, ponieważ on jest kłujący, więc gdzieś z dala od dzieci, od zwierząt. No i też z uwagi na pszczoły, bo no kwitnie z te 3 tygodnie i pszczół jest na nim masa. Z roślin cebulowych to, co mi wymroziło, to jest hiacynt. I w przypadku hiacyntów oczywiście ja tutaj już to będę ciachać. Później zostawiamy liście, żeby w cebulę szły witaminki. Niech roślina zamiera w swoim tempie, a tutaj to wycinamy. I jeszcze wam chciałam przypomnieć, tam są tulipanki. Tulipanki jeszcze pięknie kwitną. Całe szczęście nic się im nie stało. Tutaj szachownica. A tutaj mamy narcyzę. I pamiętajcie o obrywaniu kwiatostanów, żeby witaminki nie szły w nasionka, tylko liście zamierały i szły w cebulę do ziemi, żebyśmy mieli dużą cebulę i w przyszłym roku duży kwiat. Tutaj róża pnąca. Omroziło ją tutaj konkretnie i zostanie ona mocno obcięta, no bo nie ma sensu jej trzymać. Roślina teraz będzie walczyć, żeby odbudować te pędy, które i tak są uszkodzone i wcześniej czy później i tak, no, takie plamy się robią, wiecie, i potem tam jest grzyb i patogeny w pełno, a jak obetniemy, będą młode pędy, zdrowe pędy i będą silne, więc lepiej, żeby te korzenie w te młode pędy pompowały nam witaminy. Co my tu jeszcze mamy? Jeśli na przykład omroziło wam ostróżkę, to również ją obetnijcie. To są pędy tegoroczne. Wszystkie tegoroczne pędy, jak wam omroziło, to obcinajcie.
Pamiętajcie, że ostróżka na przykład po przekwitnieniu ją się obcina i zakwita drugi raz w tym samym roku i ona wam naprawdę jeszcze zakwitnie. Więc ciachamy. Wszystkie te pędy właśnie trzeba ciachać. I tutaj atropurpurea, widzę, że końce tam są przymarznięte. No, kwiaty omroziły oczywiście. No, ale oczywiście zostaje przycięta, bo to ten czas właśnie jest teraz, żeby ją uformować, więc góra tam o połowę pędy, no taką 1/3 obcinam, żeby się ładnie krzewiło na boki, a nie w górę, bo nie potrzebuję wysokiego drzewa. Słonko zachodzi. Ode mnie dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o takie pierwsze rady z ogrodu. Na potwierdzenie moich słów jest masa artykułów naukowych, więc możecie poczytać, że no trzeba to obcinać i polecam obcinać i trzeba nawozić. Jeśli zobaczycie jakieś naloty białe na roślinach wieloletnich, mączniak, to już trzeba to pryskać od samego początku, ponieważ od czwartku, piątku znowu przychodzą deszcze, więc będzie tego grzyba dużo i będzie nam atakował rośliny. A dzisiaj ode mnie to tyle, a ja zabieram się za pracę. Pozdrawiam!